Cześć, zapraszam Was na sklep motoretropresscapsule.pl, na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory. Bordowy polonez, polonez Borewicz biały, polonez Karo Plus, ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto Retro Press. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem. Dzięki temu wspierasz mnie, mój kanał, i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. No zobaczcie, co jedzie Tatra. Pozbywamy się drewna. Dzisiaj. To może jeszcze z raz przeciąć. No tamto. No, to albo ogólnie nogi uciąć, żeby płasko położyć. Jak pan uważa? No to wsuniemy. Wsuniemy, tak? Tak. To może tylko tą jedną nogę, o tak, żeby lżej poszło, co? No. Tego nie było, nie? No. No i dobra. No dobra, pierwsza partia drewna wyjeżdża. To ciekawe, ta tutaj na czarnych tablicach przyczepka. O, jedzie przede mną. O, zobaczcie, znowu tę Tatrę mijam. No, jadę za nim. Pilnuję, w razie jakby coś spadło, to będę trąbił. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arcade'y, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTubie. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.